Cześć kochani, z tej strony Scarlett, witam was bardzo serdecznie na moim kanale i zapraszam was na kolejny odcinek z serii Wyzwania Dziesięcioleci. Przed wami Blanka, która została żoną naszego Stefka. Stefka, mam nadzieję, że pamiętacie, tylko muszę tutaj nazwisko odpowiednie, McTinsley ogarnąć. I powiem wam, że Stefek był dosyć taki nieprzewidywalny, ponieważ on wziął ślub przez MC Command Center, zanim Blanka została stworzona. Blanka jest simką, którą dostałam od mojej moderatorki Ani. Oczywiście Anię bardzo serdecznie pozdrawiam i dziękuję jej za stworzenie Blanki, bo Blanka będzie się tutaj naprawdę fajnie uzupełniać ze swoim mężem, który to właśnie, jak mówię, szczęśliwie zawarł nowy związek małżeński. Także zobaczymy, co z tego wyniknie, co wyniknie z tych genów, jak to wszystko będzie się dalej tworzyło. Ja oczywiście ich będę tutaj zaraz potwierdzać i będziemy ogarniać im może jakieś pierwsze maleństwo, które powinno przyjść na świat. No i tak jak wam mówiłam, niestety Stefek był dosyć simem działającym na własny rachunek i wziął ślub, zanim ja w ogóle go do tego ślubu, chciałam powiedzieć, zmusiłam, ale to tak źle brzmi. Czemu coś Belgowie tutaj są? Żadni Belgowie nie powinni być. Patrzę sobie na rodzinę. Ostrowski, Clinton, McTinsley, McTinsley samotna nasza, McTinsley siostry. No i mamy was. Wy mieszkacie w Wierzbowej Zatoczce, nawet nie wiem, w którym domu oni siedzą w Wierzbowej Zatoczce, więc może warto byłoby to ogarnąć. Wierzbowa Zatoczka, McTinsleyowie jedni są tu. A wy gdzie jesteście? Wichura, Mak... W tym domu? Ej, ale wiecie co? Może ja sobie wejdę, bo tutaj jest jeden z domów, który posiadam. I nie wiem, może was by się udało tutaj przenieść. Sprzedaj meble wyposażone. Nie stać was, ale chciałabym, żeby oni sobie ten dom zakupili, bo tutaj postawiłam i będę chyba im takie domy wrzucać. Nie wszystkie będę budować, bo wiecie, nie zawsze na to mam czas, a przecież w galerii mamy mnóstwo domów, które można wykorzystywać, które są w mniejszym, większym stopniu dostosowane, więc co ja się będę męczyć. Dom główny, dom po Clarku, zostawiłabym dziewczynom. No i dziewczyny też wypadałoby, żeby miały jakąś rozwiniętą historię, ale tutaj myślę, że damy im szansę może pobyć samym. I jak pobędą same, to będziemy wiedzieć co i jak. No i Stefek oraz Blanka. Wpisujemy wam kod, bo ten dom jest zdecydowanie zbyt nowoczesny. I robimy przeprowadzkę. Kup klinikę, kup sklep, powiesz, zadzwoń, wynajmij. A gdzie jest przenoszenie? Ja nigdy nie ogarniam tego. Nie jest przenieść rodzinę. Nigdy nie do końca. Muszę się wgrać. Nie do końca ogarniam ten telefon. Zawsze o tym wam mówię. Jakoś tak, nie wiem. Lecimy. I kupujemy sobie ten dom pobrany z galerii. Zatrzymaj, sprzedaj meble, są wam nie pod. I aż tyle funduszy wam zostanie? Trochę przeginka. No ale dobrze, niech się przeprowadzają. Zaraz idziemy im ogarnąć, może się uda jakiegoś dzidziusia. Powiem wam, że chciałam, żeby MC Command Center sam tych wszystkich simów mi tutaj robił, ale z drugiej strony mam jakieś takie wyrzuty sumienia, zostawiając ich bez jakiejkolwiek kontroli, więc nie wiem, czy ja czasem w tym wyzwaniu nie będę odwalać inaczej niż odwalałam w RWDG, bo w RWDG jakoś potrafiłam przymknąć oczy, natomiast tutaj ciężko mi. Dom, który pobrałam, prezentuje się w ten sposób. On jest pobrany z galerii, jest już umeblowany. Wydaje mi się, że naprawdę fajnie to wszystko wygląda. Fajny pomysł z tym dachem tutaj, widzicie, że niby balkon i daszek, no, wygląda naprawdę fajnie. Jeżeli chodzi o wnętrze, to ono prezentuje się w ten sposób i już jest jakby dostosowane pod 1920 rok, co mi oczywiście nie przeszkadza, niech tak będzie, skoro ma być, myślę, że naprawdę będzie z tym spoko. Bierzemy tylko tę skrzynkę. Czy... Nie, no myślę, że jest okej. Skrzynkę wrzucimy na listy tutaj. A nasi małżonkowie pójdą sobie ogarnąć produkcję. Postarajcie się o dzidziusia. Mam nadzieję, że wam się spodoba, Blanka. No jak nie możesz? Jak nie możesz?
Ja myślę, że fajnie się prezentuje, że fajnie to wszystko będzie wyglądało i że genowo też będzie to dobrze wyglądało. Trochę już się nie mogę doczekać. Skąd te ubrania? Czy ktoś z was jest niechlujem? Ktoś musi być niechlujem, skoro te ubrania są. Tylko błagam, bo ja nie będę przecież robiła prania. Mam nadzieję, że dzieci tutaj do naszego grona przybędą, natomiast my wracamy do naszej głównej rodziny, ponieważ Goecie tutaj się dzieje. Nie wiemy do końca, czy Jane jeszcze przypadkiem nie zajdzie w jakąś kolejną ciążę. Tutaj ja tego na siłę nie będę oczywiście tworzyć, ale jeżeli coś będzie na rzeczy, to będziemy mieć dodatkowe urozmaicenie i dodatkowego nowego Mac Tinsley'a w rodzinie. Ale mamy inną kwestię. Inną kwestię związaną z Walterem i kwestię związaną przede wszystkim z sytuacją, którą mamy u Eleny i jej dwoma mężczyznami, którzy są bardzo nią zainteresowani. Ale poniedziałek, godzina 21, więc teraz w tej chwili za dużo nie zdziałamy. Gdzie ty jesteś w ogóle? Przenieś się. Ona zawsze w tym dresie mi biega. Denerwujące to jest. Zmień sobie strój, proszę ja ciebie, na jakiś taki fajniejszy. Ty się czujesz naprawdę dobrze, a jesteś bardzo smutna. Tak, no bo śmierć dziecka. Sprzątnij kuwetę. Ale to jest w ogóle jakieś dramatyczne, utrata dziecka. O, jeszcze przecież mamy Wincenta Ostrowskiego tutaj. Może ty porozmawiasz z Wincentem? Rozmawia o teorii kolorów? Skoro Wincent jeszcze u nas w domu jest? Zabawne, opowiedz dowcip. Co ty robisz? Zjadasz groszek, ale Wincent o tej porze, że z nami siedzi, to jest jakieś, wiecie, dziwne. Wymień wodę. Ty jesteś głodny. Mamy jakieś resztki? A jest, jest kolacja z szynką. Czekajcie, czy ja nie mam przypadkiem tutaj wolnej woli? Wolna wola włączona, wyłącz. Bo coś, nie wiem, czy to jest po aktualizacji, ja wam będę tutaj narzekać po raz setny, ale coś zauważyłam, że jest nie do końca z simami. W sensie jakby się mnie nie słuchają, jakby robią sobie rzeczy wedle tego, co uważają za stosowne, nie zwracając uwagi na to, co ja od nich wymagam. Wyraź uznanie. Pochwal szczerze. No w końcu trochę twój nastrój poprawił. Opowiedz śmieszną historię Wincentemu i rozmawiaj o zainteresowaniach. Natomiast tak, o ile Vincent oczywiście się bardzo zauroczył w naszej Elence, o tyle Elenka może nie do końca się w nim zauroczyła, co po prostu jest mu wdzięczna za to, że przyszedł, że się zainteresował, że wiecie, tutaj z nim rozmawia, nie ma żadnego problemu. Vincencie, miło cię poznać i te sprawy, także no, taka kulturalna dziewczyna, kulturalna z Wincentem tutaj porozmawia. I fajnie widzieć, jak już się podzieliliście na obozy, że niektórzy są zdecydowanie team Vincent, inni zdecydowanie team Leoś, więc zobaczymy też, jak to wszystko będzie się na koniec prezentować. Słuchaj, ty może przeszukaj kieszenie i zrób pranie, bo masz dobry nastrój, więc można to wykorzystać. Walter. Pisaliście, że może lepiej, żeby Walter tych wanien nie robił, bo on nie pasuje do tego, ale czy ja wiem, czy on nie pasuje? W sensie wydaje mi się, że taka fajna fucha dla niego, wanny Mac Tinsley'ów by były. No, nie chcę, żeby dziewczyny robiły te wanny, ponieważ mam tutaj wielkie plany do najmłodszej. Póki co, więc nie chcę z tych planów rezygnować, ty się wykąpiesz i pójdziesz spać. Ale, tak jak wam mówiłam, Jane ma tutaj niecne zamiary i niecne plany, ponieważ no wiadomo, że umarł nam Nikoś na wojnie, ale została Ewka. Ewka jest w ciąży, Ewka mieszka w naszym domu, no i trzeba jakoś sprawę załatwić. No i Jane wykluła sobie tutaj, wyknuła sobie pomysł, żeby naszego Waltera zeswatać z Ewką. A Walter, jak wiecie, nie do końca byłby temu jakoś przeciwny, ponieważ jemu ta dziewczyna Nika zawsze się podobała, coś tam do niej czuł. Nie wiem, czy to jeszcze ma w tych relacjach romantycznych. Jest tutaj znajomość, cecha nieznana, nastolatek, Ewa Mac Tinsley. Wiecie, trochę mu tam krążyła po głowie, więc stwierdził, że właściwie sam w sobie pomysł nie jest zły. On chętnie by poszedł na swoje i chętnie by się zajął, po prostu naszą Ewką.
wszystko na razie jeszcze może to tak głupio, że może to tak niewiele minęło od tej śmierci, może wypadałoby jeszcze trochę przeczekać, więc wiecie, takie rozkminy tutaj ma. Ty idziesz spać. Za ile ty masz zmiany? Za 3 dni stajesz się nastolatką. No Elena, już by wypadało, żebyś powoli zaczęła też swoje życie ogarniać, bo już jesteś coraz starsza. Wtorek, godzina 5, poproś o radę swojego męża. Obejmij go czule. Męża Cambridge'a. No i trzeba przygotować jakieś jedzenie, ale może tym razem zamiast ciebie niech się ruszy Elenka. Elenko, Elenko, nie biegaj, by oczyścić płacz. O Boże, możesz popłakać w sumie, czemu by nie? W końcu dramat macie w domu, zmień strój. I pójdziesz tutaj przygotować śniadanie, jajka na toście. Wypadałoby, żebyś dzisiaj trochę pouczyła się kulinarnych rzeczy, ale idziesz do szkoły. Panie Cambridge, ty tutaj rozmawiasz ze swoją żoną, ale widzę, że masz inne potrzeby, skorzystaj, wykąp się. Nie, ty tutaj możesz wymienić wodę, Jane. A dzisiaj po południu zapraszamy Ewkę. I oferujemy jej miłość. Ze strony Waltera. Aranżowane małżeństwo, ale tak nie do końca jest to, jak już mówiłam, złe, żeby nie było tutaj wątpliwości. Wyczyścisz tutaj, posprzątasz to wszystko. Żeby nie było wątpliwości, bo tak jak widzieliście we wcześniejszych odcinkach, to jednak nie do końca to było negatywne dla Waltera. Właściwie nawet mu się to dosyć podobało. No, nareszcie wrócili ze szkoły, można pozapraszać ludzi. Więc lecimy, Ewka, chodź tutaj, zaproś do spędzenia czasu. Tak, przez skrzynkę teoretycznie można, już nie będę narzekać na to, że muszę robić to telefonicznie, Żyćko. Ale zaprosimy sobie też Leonarda do nas, a jak żeby inaczej. A najmłodsza, idziesz sobie odrabiać lekcje. Ewa McTinsley zaraz tutaj będzie i Leonardo też powinien zaraz tutaj do nas przybyć. Czemu ty masz takie niedobre żarełko? Tutaj już kończy się pranie, więc można przygotować posiłek. Podaj obiad, zrobimy jakiś taki cudowny, bo wiecie, musimy poinformować Ewkę o tym, że męża nowego jej zrobiliśmy. Sałatka, no może nie, ale wystawny? Nie, wystawny też nie, bez przesady, aż wystawnego nie musimy robić. Wykwintny posiłek byłby dobry. Kluski, frittata, łosoś zapiekany w ziołach. Niech będzie, będziemy gotować takie wyszukane rzeczy. Och, patrzcie, kto do nas przybył! Eleno, Leonardo, spróbuj uspokoić, Leonardo jest wkurzony. Nie wiadomo czemu. No i ty przywitaj swoją szwagierkę, wyraź uznanie, pociesz po śmierci. Pan Leonardo Cruciando, a Leoś jest fajny, ja sobie się Leoś podoba. Boże, jak nawrzeszczał na nią Leoś. Poznaj. Zabawne. Opowiedz dowcip. Zrozgniewany, przeproś go. W końcu wrzeszcz, drze się, więc musiał się z kimś pobić, albo jakiś inny problem miał jak zwykle. Wściekły Leonardo. Proszę bardzo, poproś o radę. Opowiedz, że brat ci umarł, no w końcu się przyjaźnicie, zabawne. To wcip. A ty gdzie, 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 gdzie? Ja, co ty masz z tym piciem? Oni ostatnio non-stop idą mi pić coś. Non-stop po te szklanki. Zapytaj, jak dziecko kopię. No w końcu. Rodzina. No i wrócił Julian, ale Julian Cambridge jest naprawdę ewidentnie wkurzony. Tutaj sobie skorzystasz, wytrzesz, zrób sobie kąpiel z bąbelkami i idź po prostu spać się. Nie przejmuj ludźmi. Rodziną. Ale tak przerąbane. Gdzieś ktoś mówił, że on też ma tak z tymi szklankami, że non-stop chodzą pić, nie wiadomo czemu. Zapytaj o termin porodu. Zapytaj, czy możesz sprawdzić, jak dziecko kopie, tak się zainteresujesz. No coś ten Leonardo jest nie do końca. Zapytaj, jak minął dzień. Powiedz porywającą historię, spróbuj się dogadać z nim, chociaż on jest taki... nie do końca wygląda na dogadanego.
A ty, Dorotka, ja na Dorotę cały czas mówię Zośka, wiem o tym. Eleganckie nakrycie, trójkąty, chodź. Ja bym chciała na nią mówić nie Zośka, ale ona jest ruda, mała i mi się po prostu z Zośką automatycznie kojarzy. Już mi tak Zośka utkwiła w głowie. Cały czas o Zośce też myślę. W sensie o dobrym momencie, w którym mogłabym Zośkę przywołać. Zawołaj na posiłek. Flirtować. Rozmawiaj o rozgniewaniu. Oj, znowu idzie po to. Rozmawiaj o smutku. Leonardo do nas przybył, przybyła do nas Ewa, więc trzeba się nimi wszystkimi. Ewa, Walter też powinniście przyjść. Rozmawiaj o wykwintnych potrawach. Pochwal strój. No, Elena, w końcu się, wiesz, chcesz tutaj podlizać. I Ewko, musimy ci powiedzieć, że tutaj najprawdopodobniej taka sama to nie będziesz. Bo w naszym domu mieszkasz. No i w końcu wnuczek Jane tam jest. Trochę strasznie wygląda. Mam jakieś takie wyrzuty sumienia. Boże, jakie ty masz... A nie, to z siostrą. Z Ewką tutaj powinieneś mieć jakieś lepsze. Pociesz po śmierci. Rozmawiaj o smaku potrawy, plotku i wiesz, zajmij się nią. Żebyście jakieś relacje mieli większe. Czemu to masz takie małe relacje? A nie. Dobrze, z Leonardem masz dobre. Poproś o radę, już się czuję lepiej. Narzekaj na problemy. No w końcu zwierzasz mu się ze swoich problemów. Opowiedz dowcip o inżynierach. Też możesz się wtrącić do rozmowy. Rozmawiaj o zabawkach. A ty młoda, może tak nie będziesz im siedziała tutaj i obserwowała, co oni robią. Miałaś sprzątnąć. I tutaj do łazienki. Z tego co powiem, to będzie tak siedzieć i patrzeć. Jane, ty sobie pójdziesz tu do łazienki. Skorzystasz, wyładuj i przenieś, rozwieź na sznurku. I potem idziesz spać. Ona nie chce flirtów. No tak, no w końcu mąż jej umarł. Wymigaj się zręcznie. No ale cóż. Ponura pochwała. Popraw humor. Rozmawiaj o mroźnej pogodzie, czyli już tutaj romans się zaczyna, słuchajcie. Zabawny prezent. Próbuj flirtować. No z nimi gorzej, że... Naprawdę muszę już iść. No dobrze, no musisz iść, ale przynajmniej jakaś tam relacja została nawiązana. Skorzystasz i idziesz do siebie spać w Walterze. Elena tutaj cały czas jakieś flirciki, rozmawia o aktualnej pogodzie. O mój Boże, really? flirtuj. Obejmij. Tutaj wiecie, Elena zaczyna coraz bardziej być zakochana. Pochwal wygląd. Co? Nie ukrywajmy, nie do końca też podoba się Jane. No spójrzcie, idzie Jane. Jane, tak, chodź, stań tutaj, popatrz sobie na to wszystko.
Bo wiecie, Jane dużo bardziej wolałaby, żeby Elena zainteresowała się doktorem Vincentem, no bo, no sorry, no doktor jakąś tam renomą znany, lubiany, szanowany, a jakiś tam podlotek, który właściwie tylko jakieś zdjęcia robi i ciągle angażuje się w jakieś bójki i właściwie jest znany z tego, że zawsze robi jakieś akcje, no to nie do końca podoba się naszej Jane i Jane twierdzi, że ta relacja raczej jest głupia i zastanawia się, czy po prostu nie zakazać córce rozmawiać z panem tutaj Leonardo, ponieważ no dla niej... No nie. No jaki Leonardo bez przyszłości, bez przesady. Tutaj wyznaj za uroczeniem. Pierwszy pocałunek. Nie, bez jaj, nie, dlaczego? O nie, wymigaj się zręcznie. Ja chciałam pierwszy pocałunek, a nie takie. Obejmij. Wiecie, flirtuj. Pochwal wygląd. A ty chodź, będziesz ich podglądać. O nie, dobrze. Dobrze. To nie ma co tego ciągnąć, bo coś tutaj zawaliłam i zaraz nam się posypią właśnie same minusy. Ponura pochwała. Bardzo niezręczne spotkanie. To już tego nie ruszamy. W takim razie lecimy sobie do zarządzania światami. O tym możemy zapomnieć, co? Przymknijcie oczy na tamto, co się wydarzyło. Źle sobie kliknęłam trochę. W sensie nie przemyślałam tego, co klikam, a tutaj często w rozgrywce w The Sims trzeba myśleć o tym, co się robi tak do przodu, ponieważ te relacje romantyczne, jeden głupi ruch i od razu można wszystko zepsuć. A ja bym chciała jeszcze na sam koniec wejść tutaj do Wyżbowej Zatoczki, a konkretnie do naszej Mac Tinsley'owej, ponieważ nie wiem, w jakim ona jest w ogóle trymestrze i za ile ona w ogóle rodzi. Więc dobrze byłoby to wiedzieć, bo w momencie kiedy... I też ile tego smutku jej zostało, bo no, ona powinna mieć męża. Powinna mieć męża, nie może być sama dzieckiem, no wiadomo, że to nie jest nieślubne dziecko, więc żadna drama jakaś taka. Ale... 5 godzin... Poród zapyta... Co? To już jest cały brzuszek? Naprawdę? Nie, no bez przesady. O! To sobie wywołałam. Zaczął się poród, choć urodzić dziecko. A nie no, tutaj ten brzuch wygląda zupełnie inaczej niż tam, to co chodziło. Żona miała już poród za pytanik, a taki malutki brzuszek. Tutaj, no, prezentuje się to zdecydowanie lepiej. Chłopiec! Jezu, wiecie co? Pomyślałam sobie, że z racji tego, że ojciec umarł na wojnie, to my mu damy na imię Nikolas. To może trochę nudne, ale to będzie taki hołd. No w końcu Nikolasa już z nami nie ma. Nikolas nie żyje. Został tylko i wyłącznie jego portret. Boże, jak mi szkoda Nikolasa. Był takim fajnym simem. No ale mamy tutaj dzidziusia. Dzidziusia Nikolasa, więc... Witamy na świecie nowe maleństwo. No i ty naprawdę już czujesz się stosunkowo lepiej, więc tutaj nakarm piersią. No i myślę, że nie ma co, tylko trzeba będzie zaprosić do nas Waltera. Tylko jak już będzie 7, rozmawiaj. No i trochę z nim poflirtować, zaproś do spędzenia czasu, no bo Ewka, wiecie, no Nikola z Nikolasem, no ale Walter też jej się podobał, jeżeli chodzi o Mac Tinsley'ów i tutaj niby wszystko aranżowane, ale jednak stwierdza, że to interes jest dosyć dobry, no bo w końcu Mac Tinsley'owie może teraz nie zarabiają jakichś milionów, ale jednak połączeni z Cambridge'ami, jakieś tam relacje, w sensie, wiecie, pozycję jakąś taką mają, więc wyraź uznanie, tutaj będziesz trochę... O Boże, to wyraź uznanie, cały czas się na to łapie. Okaż podziw. No, wypadałoby...
tutaj, wiecie, trochę też z nim poflirtować. Bo też jest to w interesie Ewy, no bo gdzie Ewa się podzieje z dzieckiem? Ona domu tracić nie chce. Więc tutaj naprawdę taki rozsądek wchodzi. Nie tyle miłość, co właśnie taki rozsądek. I nie wiem, czy to jest do końca dobre. W ogóle nie wiem, czy ja wam to wszystko dobrze przedstawiłam, bo ja tak, wiecie, jak gram, gadam i nie mam do końca podzielnej uwagi. Właściwie w ogóle nie mam podzielnej uwagi, ale myślę, że wiecie, o co mi chodzi. Z tymi rzeczami. No, Elena zauroczona w Leonie. Który to Leon? Jest nieakceptowany przez mamę, bo mamusia woli pana doktora, co nie jest dziwne. No i oczywiście Walter oraz nasza Ewka. I tutaj jest właśnie ten problem, że oni mieli się ku sobie, no ale w sumie z drugiej strony tutaj wszyscy za tym ślubem są dlatego, że no Walter zaopiekowałby się byłą żoną swojego zmarłego brata, jej dzieckiem, no i ich dom wróciłby w posiadanie McTinsleyów, co Jane też by dosyć się pasowało, także Ewka też nie jest głupia i tak jak wam mówiłam, ona wie o tym, że tutaj wypada jednak się tutaj do swojego szwagra pouśmiechać. Szwagier dla niej? Dobrze to mówię? Więc wiesz, romantyczne, spróbuj uwieść. Tutaj go tak zatrzymać przy sobie. Trzymaj za ręce Waltera. Poślij pocałunek. Nie, nie idziesz do szkoły. A swoją drogą wiecie o tym, że... Bo często mówicie o tym... dziedzicu. Masz nie iść do szkoły. O dziedzicu, tu wcale nie musi być kobieta dziedzicem tego, czy mężczyzna dziedzicem tego głównego domu, więc to, że oni tutaj na razie siedzą, jeszcze nie wiadomo, jak to wszystko się potoczy, ale to, że siedzą, nie jest żadnym problemem, że siedzą w innym domu. Zawsze ktoś może dziedziczyć, w sumie zawsze dzieci Clarka mogą się zacząć upominać, bo przecież nie ma nikogo z rodu męskiego w domu, a siedzi taki wielki dom, no i dzieci Clarka też mogą się o niego upominać. Natomiast powtarzam, że do Zośki wrócimy trochę później. Kochani, dzisiaj nie jest ewidentnie jakiś dzień dla nas, jeżeli chodzi o oświadczyny. Trudno, ja jakoś to ogarnę, oczywiście ogarniemy to w przyszłych odcinkach, może faktycznie jest jakoś za wcześnie, może coś doszło w aktualizacji, a może nie wiem, to zwyczajnie mój pech, ponieważ po raz drugi został Walter już odrzucony, ale sprawę załatwimy, żeby wszystko było ok i tak jak powinno być. Ja wam dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie, zapraszam was oczywiście na kolejne odcinki, bo będzie się działo, będą akcje. Będzie dynamicznie, nie tylko i wyłącznie śmierci będą w tym dziesięcioleciu. Pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę i komentarza, jeżeli lubicie tę serię, jeżeli zależy wam na tym, żeby ona była kontynuowana, ponieważ to jest bardzo ważne. Wiem, że dużo osób po prostu nie pisze komentarzy tak z zasady, ponieważ nie wiem, w sumie, no może nie chcą, może nie wiedzą, co napisać, ale wystarczy nawet głupi emotikonek jakiś wysłany. I to już jest bardzo ważne, jeżeli chodzi o rozwój kanału, otworzenie i też daje twórcom jakąś taką informację, że faktycznie jest to zaangażowanie przy seriach, więc jeżeli nie sprawia wam to problemu, to będę bardzo wdzięczna, jeżeli nawet ta głupia emotikonka się pojawi, ponieważ wtedy no jest to zaangażowanie, widać, że faktycznie jesteście, faktycznie to oglądacie. Facebook, Instagram jak zawsze dla was w opisie, a ja się z wami żegnam i życzę wam wszystkiego dobrego, trzymajcie się jak zawsze cieplutko i do usłyszenia w kolejnym odcinku Wyzwania Dziesięcioleci, Wyzwania RWDG bądź serii Pomyłek. Cześć!